Okej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z moich szalonych, ciekawych, bądź też mniej ciekawych historii, które w życiu mi się zdarzyły. Dziękuję za chyba w miarę dobre przyjęcie poprzedniego odcinka, pierwszego z takich historii. Raz na jakiś czas te historie będą się pojawiać. Nie mówię, że specjalnie często, nie mówię, że specjalnie rzadko, bo z pewnością wrzucę jeszcze z dwa odcinki. Zobaczę, jak się następne dwa przyjmą i jeżeli będziemy w miarę wbijać po, powiedzmy, te 10 łapeczek w górę pod odcinkami z historiami, dopóki te historie się nie skończą, bo wiadomo, codziennie takie ciekawe rzeczy się w moim życiu nie dzieją, dopóki te historie się nie skończą, będą się w miarę, jeżeli to się przyjmie, regularnie pojawiać. Dzisiejsza historia miała miejsce około 3 lata temu, jak się nie mylę. Oczywiście na łowach Pokémon Go. Była jakoś końcówka września, jak dobrze pamiętam, i spotkałem się z moim kolegą, nazwijmy go Bartek. No to nie jest jego prawdziwe imię, ale nazwijmy go Bartek, i spotkałem się z Bartkiem. On również grał w Pokémony. No i włączamy grę oczywiście. No to była już prawie że jesień, tak? I jak wiecie, jesień jeszcze w miarę okej, ale i zima, ogólnie jesień i zima to są te pory roku, które nie są za dobre do grania w Pokémon GO. Głównie ze względu na to, że jest po prostu zimno, palce odmarzają i po prostu nie da się grać. No ale spotkaliśmy się na Pokémonach, był już troszeczkę wieczór, no i chodzimy sobie normalnie po mieście, kręcimy pokestopami, łapiemy Pokémony i jest coś takiego, znaczy wtedy było, nie wiem jak jest teraz, ale pamiętam, że wtedy było. Była taka minimapa, powiedzmy, w sensie minimapa. Była taka strona, która pokazywała ci, że przykładowo, jeżeli zrespi się jakiś rzadki Pokémon gdzieś w twoim mieście, to ty dostaniesz oczywiście cynk na telefon i przez jak długi czas mniej więcej będzie się tam pojawiać. Czyli przykładowo, nie wiem, koło rzeczki tej tam wiesz, koło ciebie, zrespił się Snorlax i będzie się utrzymywał przez 10 minut. Przykładowo mówię, tak? Mniej więcej miał coś takiego mój kolega na telefonie i przyszło mu powiadomienie, że blisko nas, bo jakieś 3 km, zrespił się Tyranitar. Słuchajcie, wtedy Tyranitar to było po prostu coś mega dobrego i mega wielkiego. Wiadomo, to było już jakiś czas temu. I oczywiście szliśmy te 3 km. To nie był najlepszy pomysł, gdyż musieliśmy iść ciemnym lasem. Tak, gdyż zrespił się on nie w lesie, ale tak bardziej, powiedzmy, bardziej przy lesie, na takiej choćby, powiedzmy, łące, coś takiego, nie wiem, bez pokazywania tego miejsca raczej ciężko jest mi to powiedzieć, a jakby nie chce mi się tam teraz iść, ale osoby z mojego miasta mogą się domyśleć, o jakie miejsce chodzi, pozdrawiam. No i tamten Tyranitar się zrespił, oczywiście szliśmy po niego, niestety ja go, słuchajcie, nie złapałem, mój kolega go złapał, ale teraz dopiero zaczynają się dymy, gdyż jak wracaliśmy, stwierdziliśmy, a dobra, żeby było śmiesznie, żeby było ciekawie, wróćmy sobie środkiem lasu, co nam szkodzi, no i szliśmy, nie? I oczywiście nie zauważyliśmy rzeczki. I oczywiście Bartek szedł przede mną, ja jeszcze coś tam na telefonie sobie robiłem, świeciłem, żebyśmy przypadkiem w drzewo nie wpadli. Nagle jak on się, kuźwa, wziął i wpadł do rzeki, był tylko cały mokry, przez chwilę się darł, zaczął klnąć, że no wiecie, jest trochę zimno, był wkurzony, że cały mokry, telefon mu się w ogóle zalał, nie jestem pewien, czy ten telefon później mu działał, jak go do ryżu dał, ale wracając, ja tam kisnąłem dosłownie ze śmiechu, się ciągle śmiałem, a on był, lekko mówiąc, wkurzony, tak, taki ze mnie kolega, oczywiście później jeszcze przez jakiś czas nic w ogóle do mnie nie mówił, dopiero później, nie, po 2 dniach bodajże, normalnie się do mnie odzywał, oczywiście poszliśmy na Pokémony łapać i no, śmieszna sytuacja, fajnie było.